Powiedz nam, za co można dostać nagrodę? Za to, że się ładnie śpiewa. Mhm. Za to, że się ładnie tańczy. A przy szkole za co dostajecie nagrody? Za występy, za tańczenie, za ładne śpiewanie. I co to są za nagrody? Co dostajecie? Znaczki. Znaczki. Jakie są to znaczki? Książki, serduszka, słoneczka, chmura. A powiedz mi, a za co można dostać karę? Za bycie jakim? Za popychanie, za zabieranie zabawek. Czyli za bycie niegrzecznym. Mhm. Tak? I co wtedy dostajecie, jak jesteście niegrzeczni? Chmurę. Chmurę. I chmura jest? Co to jest? Że jak ktoś jest niegrzeczny, to dostaje chmurę. A chmura jest znaczkiem? Tak. Jak ten znaczek wygląda? Jakie ma kolory? Po prostu jest narysowana, żadnego koloru. Narysowana jest chmurka, tak? Mhm. Biała chmurka, tak? Mhm. I dzieje się, co się robi z tą chmurką? Nakleja się na kartkę. Powiedz nam, za co można dostać nagrodę? Za bycie jakim? Dobrym. Jakim jeszcze? Grzecznym. Grzecznym. Za przynoszenie książek? Mhm. Za bycie pomocnym dla koleżanki też tak. Można dostać? I za co jeszcze? Za robienie czego na przykład? Rysunków. I co dostajecie w nagrodę? Za zrobienie... Serduszka. Serduszka. I co jeszcze? Za pomaganie pani. Za pomaganie pani, tak. A karę? Za co można dostać? Za chmurę. Chmura jest karą, mhm. Tak? A za co można dostać tą chmurę? Za bycie jakim? Niedobrym. Za co dostajesz nagrody? W przedszkolu dostajecie znaczki, tak? Mhm. I za co dostajecie te znaczki? Za jedzenie. Za co jeszcze? Za bycie dobrym. I? Za książki. Za książkę. Jak myślisz, co to jest kara? Za co się dostaje karę? Za bycie jakim? Niegrzecznym. Niegrzecznym. A karą jest chmura, tak? Mhm. To jest jakiś narysowany obrazek, ta chmurka? Czy co to jest? Znaczek. Znaczek, tak? Mhm. I co? I ten znaczek się gdzieś przyczepia? Mhm. Gdzie na przykład? Przykleja. Przykleja się do czego? Do kartki. Powiedz nam, za co można dostać nagrodę? W przedszkolu za co dostajecie nagrodę? Dostajemy nagrody za sprzątanie. I za co jeszcze? Za ładne rysowanie i rozwiązywanie w książkach. I co jest tą nagrodą w przedszkolu? Znaczek. Jaki znaczek? Jak wygląda ten znaczek? Za ładne rysowanie to kredka. Mhm. A za sprzątanie to miotła i szufelka. A co może być? Za co można dostać karę? Za bycie jakim? Niedobrym. Niedobrym. I w przedszkolu taką karą jest chmurka, tak? Mhm. I co to jest ta chmurka? To jest jakiś rysunek? Znaczek? Znaczek. Znaczek, tak? Co się robi z tym znaczkiem? Przykleja się na tablicę. Za co można dostać nagrodę? Za być grzecznym. I za co jeszcze? Żeby się słuchać pani. A w przedszkolu za co nagrodę dostajecie? Żeby być miłym dla innych. I co dostajecie w nagrodę? Za to, że jesteście mili na przykład. Znaczki. Jakie znaczki? Serduszko. Czerwone serduszko? A jaki kolor ma to serduszko? Biały. Biały. I co jeszcze można dostać? Słoneczko. Słoneczko, tak? I co jeszcze? Coś ci jeszcze do głowy przychodzi? Nie. A za co można dostać karę? Że jest się niegrzecznym. I za co jeszcze? Że się nie słucha pani.
I co dostajecie tak, jako karę? Chmurę. Chmurę. I co z tą chmurką robicie? Przyklejamy na taką planszę.